dziękuję bardzo za otworzenie zgromadzenia, dziękuję bardzo za słowa. Dziękuję też również wszystkim, którzy się tutaj zebrali. Ci wszyscy, którzy się tutaj zebrali, widocznie nie jest nam i wam wszystko jedno. I słusznie, że nie jest nam wszystko jedno, ponieważ sprawa, która stała się w poniedziałek, czyli przegłosowanie przez Radę Miasta wycofania darmowych przyjazdów dla uczniów legnickich szkół oraz dla seniorów powyżej 65 roku życia. Nie zgadzamy się z tymi argumentami radnych i mówimy o tym wyraźnie, żeby zwrócić sprzed stanu, sprzed poniedziałku i aby prezydent oraz radni, którzy zagłosowali za wycofaniem tego, aby zagłosowali w kolejnym posiedzeniu Rady Miasta, zagłosowali przeciw, ponieważ to jest ta decyzja, która została podjęta w poniedziałek, jest decyzją skrajnie antyobywatelską i antyspołeczną i uważam, że tutaj prezydent miasta razem ze swoimi radnymi zawiódł po prostu obywateli, czego świadectwem jest to, pod jaką wielką publiką otoczyło się nasze wydarzenie, jeśli chodzi o wydarzenie na Facebooku, jak wiele osób podpisało się już petycję online, to jest już kilkaset osób. Zwracaliście się z prośbą o pomoc może do samorządowców czy lokalnych przedstawicieli parlamentu? Nie zwracaliśmy się do lokalnych przedstawicieli, zapraszaliśmy tylko radnych, którzy zagłosowali za. Mam nadzieję, że dzisiaj będą. Natomiast mówiliśmy również w innych wywiadach oraz w naszej notatce prasowej, że bardzo dziękujemy tym radnym, którzy zagłosowali przeciw tej uchwale, ponieważ to jest decyzja bardzo odpowiedzialna i to jest decyzja, która pokazuje, że ci radni słuchają swoich wyborców i uważam, że to bardzo dobrze o nich świadczy. Czy takie akcje jak dzisiaj liczycie na jakiś skutek? Pokrzyczycie trochę pod urzędem i co dalej? Pokrzyczymy trochę pod urzędem, ale to krzyczenie pod urzędem ma zwrócić uwagę na problem oraz zachęcić prezydenta miasta oraz innych radnych do tego, abyśmy razem usiedli przy stole i wypracowali pewne rozwiązania. My mówimy tutaj od początku, że nam nie zależy na tym, aby z prezydentem się kłócić, nam zależy na tym, abyśmy usiedli razem do stołu i wypracowali pewne uzgodnienia i żebyśmy wypracowali pewien plan, ponieważ my tutaj postulujemy to, abyśmy wypracowali również plan na dalszy rozwój Legnicy w najbliższych latach. Dzień dobry, moja nazwa jest Kokoja Filaczyńska, ja jestem lekarką, mieszkam w Legnicy i chciałam powiedzieć panu prezydentowi, że jestem jedną z tych osób odpowiedzialnych za spadek przychodów dla MPK w tym roku. Jak wiemy, jest pandemia, mamy zalecenia, żeby zostać w domu, uczniowie, żeby zostać w domu, więc my wszyscy, żeby zostać w domu, więc nie odwiedzamy się, nie chodzimy do kina tak jakbyśmy chcieli, nie spotykamy się z przyjaciółmi, więc nie rozumiem, co jest takiego nadzwyczajnie dziwnego, że miasto więcej musiało dopłacić do MPK. A co, od kiedy mieszkam w Legnicy, jakie są nagłówki dotyczące komunikacji publicznej w Legnicy? Są regularne konflikty i problemy z pracownikami w MPK, którzy zgłaszają złe warunki pracy, niskie płace. Są skargi ze strony pasażerów o to, że kolejne kursy są likwidowane. Mamy w pandemię, są dziesiątki komentarzy pracowników, którzy jeżdżą na hutę, że jest ścisk w autobusie. Ruch w pandemii jest jaki? Ograniczano kursy. Więc dużo osób, kto mógł, przesiadł się do samochodu ze względu na wygodę i bezpieczeństwo. I chciałbym poruszyć jeszcze ważny temat, gdyż rozmawiamy głównie o uczniach, ale pamiętajmy, że tą niebiletowaną komunikację miejską odbieramy również seniorom. Ludzie starsi nie są w stanie przemieszczać się po mieście o własnych siłach, korzystając z komunikacji miejskiej i wprowadzenie uchwały o niebiletowanych przejazdach bardzo ułatwiło im życie, gdyż powyżej 65 roku życia mogli skorzystać z niej już za darmo. Przepraszam, tak. Panie niezainteresowane manifestacją. Młodzież walczy o to, żeby dane bilety były. Nie, my stoimy też. Też to dla nas zaskoczenie, bardzo duże zaskoczenie, bo jest bardzo dużo, proszę pomyśleć, że z rana jak do szpitala szczególnie, ile osób, to nie dojeżdża młodzież, która jest w szkole, tylko dojeżdżają starsze osoby i nie pomyślano od nas, a trochę szkoda, ponoć ktoś wczoraj sprawdzał, że na 5 lat było to podpisane, a to chyba 5 nie minęło, czas płynie szybko, ale chyba nie aż tak. W Lubinie, kurde, ja mieszkałem, w Legnicy teraz, ale dla młodzieży, dla emerytów, dla tych, to
zgadzam się, żeby nie za darmo, ale nie podnoszenie cen, jeszcze w tym kryzysie naszej choroby, nie? W innych miastach można, w Lubinie, w Jaworze. No, a dlaczego nie? A w Legnicy podwyższają. Dla emerytów, dla uczni, dla w ogóle komunikacja, nie? Nie zgadzam. Zawiódł się pan na prezydencie czy na radnych? Proszę. Zawiódł się pan na prezydencie czy na radnych? No, znaczy jak słucham, to jak to powiedzieć? Raczej tak. Żeby po prostu tej młodzieży naszej, kochany. Przecież to nasza przyszłość, nie? Dzisiaj tłumów nie ma. Facebook zawiódł czy godzina nie ta? Myślę, że pośpieszyliśmy się troszeczkę z organizacją, zwłaszcza, że tak naprawdę wydarzenie pojawiło się niecały tydzień temu. Może gdybyśmy zorganizowali się za tydzień, na przykład 9 października i przede wszystkim w godzinach pracy Urzędu Miasta. Najlepiej moim zdaniem organizacja by wypadła w środę. Urząd Miasta, jeżeli dobrze pamiętam, pracuje wtedy dłużej, a obecnie w Urzędzie Miasta na pewno jest niewielka ilość pracowników. Więc moim zdaniem organizacja troszeczkę nie jest dopracowana, ale zawiodły też na pewno postawy moich rówieśników, bo miałem nadzieję, że mimo wszystko pojawi się większa ilość osób, a z tego co widzę, to frekwencja nie jest zbyt zadowalająca. Liczyłem, że pojawi się chociaż 100 osób, a jednak tak no nieco marnie nam idzie. Jeśli ktoś chce działać w ruchach miejskich takich jak nasz, na przykład jak w akcji Restart, to serdecznie zapraszam. My jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkich, którym nie jest wszystko obojętne i którzy nie zgadzają się na to, aby miasto było zawłaszczane przez prezydentów miasta oraz przez ludzi, którzy pod nich podlegają. Dziękuję Państwu bardzo i mam nadzieję, że spotkamy się już tutaj w ratuszu, a nie spotkamy się na kolejnym proteście. Bardzo dziękuję. No i żeby formalnością stało się zadość, wygłaszam pomówkę, że zamykam zgromadzenie.